Cześć, tutaj Heksa. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam, czy rakieta w 100% uderzy w mokre moczary. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, oglądajcie cały materiał oraz zasubskrybujcie kanał, ponieważ brakuje 300 subskrypcji do 8000. Przy okazji zapraszam Was też na grupkę na Facebooku, ponieważ na 200 osób robię tam giveaway na 1000 V-dolców. Już bez przedłużania, lecimy z tym odcinkiem. Być może pamiętacie przeciek sprzed kilku miesięcy przepowiadający nam przyszłe wydarzenia w Fortnite. Około tygodnia przed czwartym sezonem w internecie pojawił się przeciek nadchodzących nowości. Mieliśmy tam kilka punktów, które do tej pory sprawdziły się w 100%, zniszczenie stęchłego składu, cotygodniowe aktualizacje mapy oraz superbohaterowie. Teraz pora na mokre moczary. Jeden z punktów mówił o tym, że mokre moczary znikną wraz z czwartym sezonem. Wszyscy wiemy, że sezon 5 w Fortnite już niedługo, bo prawdopodobnie w okolicach 12 lipca. Stąd ponownie społeczność zaczęła się zastanawiać. Być może nie meteoryt miał zniszczyć mokre moczary, a rakieta, która zostanie wystrzelona już jutro. Ta teoria ma wielu wyznawców i rzeczywiście ma sens. Meteoryt już spadł i teraz nagle otrzymaliśmy informację o rakiecie. Zgrywałoby to się z opowieścią, jaką odkrywają ekrany ładowania. Ogólnie już trwają przygotowania do piątego sezonu. Epic Games prawdopodobnie bardzo intensywnie przygotowuje się do kolejnego sezonu. Nowe lokalizacje zawsze będą odświeżały rozgrywkę i będą dawały nowe możliwości. Widać bardzo dokładnie, że Epic chce zmienić wyspę i trochę bawić się metą. Epic Games zawsze żałowało, że tak szybko powstały wykrzywione wieże. O wiele bardziej woleliby budować to etapami z buldożerami w jednym tygodniu, jednym budynkiem w drugim i tym podobne. I w komentarzu możecie napisać, czy rakieta uderzy w mokre moczary, czy może w coś innego. Czekam na wasze odpowiedzi. Ja byłem Hexo, do zobaczenia i cześć!